Witam. W dzisiejszym filmie porównamy wojska Rumunii i Mołdawii. Pomysł na ten film został zaproponowany przez widza, którego serdecznie pozdrawiam. Według wielu, wojna na Ukrainie to dla Rosji może być za mało i Władimir Putin rozważa atak na Mołdawię. Jest jednak jeden argument, który może go powstrzymać przed tym krokiem. To jest 1/3 mieszkańców Mołdawii ma rumuńskie paszporty. Co ciekawe, odsetek Mołdawian, opowiadający się za zjednoczeniem ich kraju z Rumunią, wyniósł w 2021 roku rekordowe 43,9%. Tak wynika z sondażu opublikowanego przez mołdawską firmę iData. Popularność idei zjednoczenia Mołdawii i Rumunii rośnie w społeczeństwie mołdawskim konsekwentnie od 2016 roku. W 2016 roku odsetek zwolenników takiego rozwiązania oscylował wokół 15-20%, w 2018 roku podniósł się do około 25%, a w drugiej połowie 2020 roku osiągnął 30-35%. Rumunia jest zarówno członkiem Unii Europejskiej oraz NATO. Atak na Mołdawię mógłby więc wciągnąć w ten konflikt także Rumunię, a potencjalnie również NATO. Staramy się zrobić wszystko, aby uchronić Mołdawię przed wojną. Neutralność nie zapewnia nam jednak 100% ochrony. Oceniła prezydent tego kraju Maia Sandu. Przekazała, że Mołdawia obecnie nie zamierza ubiegać się o członkostwo w NATO, ponieważ nie chce prowokować Rosji. Prezydent dodała, że wojna w sąsiedniej Ukrainie oraz napięta sytuacja w regionie to najbardziej niebezpieczny moment w ponad 30-letniej historii Mołdawii. Zapewniła jednak, że Kiszyniów jest przygotowany. Ciekawostką jest, że Ukraina zwróciła się do Mołdawii o sprzedaż lub odstąpienie jej 6 mołdawskich myśliwców MiG-29S, które swego czasu były modernizowane na Ukrainie, ale ta propozycja spotkała się z odmową. Jak wynika z zagranicznych doniesień, mołdawski rząd swoją odmowę uzasadnił stwierdzeniem, że nie chce drażnić Rosji. W ostatnich dniach w Naddniestrzu, zdominowanej przez ludność rosyjskojęzyczną, separatystycznej samozwańczej republice na terytorium Mołdawii, odnotowano eksplozję nieopodal Ministerstwa Bezpieczeństwa w Tyraspolu, zniszczenie 2 przekaźników radiowych, atak na jednostkę wojskową i domniemany ostrzał w pobliżu rosyjskich składów broni. Tymczasem szef Rady Europejskiej, Charles Michel, zapowiedział, że są plany, by w tym roku zwiększyć wsparcie dla Mołdawii poprzez dostarczenie dodatkowego sprzętu dla sił zbrojnych. Dodam jeszcze, że niektóre samoloty bojowe pokrywają się z samolotami szkoleniowymi. Chciałbym Cię również zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jak i zostawienia komentarza z pomysłem na następny film oraz łapki w górę lub w bok po obejrzeniu. Zapraszam do oglądania.
Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko.